3 kopnięcie z powrotu. Jest dosyć trudne, dlatego człowiek musi się zrotować swoje ciało w przestrzeni i to powoduje różnego rodzaju błędy. Dobra, pierwsza rzecz. Pozycja. Gard. Zaczynam od ruchu głowy do tyłu. Widzę przeciwnika i tu go kątem oka kontroluję. Potem odkręcam się i tak zobacz, nogi przekręcam spokojnie, tak jak stoję i krzyżuję. Teraz prawym okiem będę widział przeciwnika z tyłu. Hop. I tą nogę przeniosę po prostu po prostej linii. Hop. Tu. Jak w kopnięciu boczu. Jeszcze raz, zobacz. Hop, 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 hop. Tak. No ale tak, powiedzmy, teraz lekko ugięłem nogę pod porową, tak, takie ABC sam początek. Zobacz, noga lekko ugięta, hop, hop, przenoszę, tylko zobacz, tu. Ok? Jeszcze raz. Pierwsza głowa, hop, 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 hop. Jak jestem odwrócony, widzę przeciwnika, nogę i kopię. To jest podstawa. Bardziej zaawansowana wersja. Tą nogę ugnę w kolanie. Zobacz. Hop, 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 hop. I teraz tak, nie przełożę jak przed chwilą po prostej nogi, tylko dam ją pod pośladek. Hop i kopnę. Jeszcze raz. Dasz. Po tej wersji troszkę bardziej zaawansowany. Od razu na samym początku dam nogę, po którą będę kopał pod pośladek pięty, czyli jest, będzie tak. Zobacz. Hop. I teraz, żeby całe przejście o 180 stopni było dosyć łatwe, głową się zwracam, przeskakuję, 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 widzę przeciwnika, kopię. Zobacz w całości. Czyli zawsze jest tak. Pierwsza głowa, potem noga, obrót, kopnięcie. I jeszcze raz. Hop, hop, hop. Kopnąłem. Wracam do pozycji. W pełnej koordynacji wygląda to tak. Jeszcze raz. Nogę, żeby jak najszybciej się obracać, żeby on był jak najbardziej sprawnie wykonany. Noga podporowa, noga ta, którą będę kopał teraz, w tym wypadku prawa, tu musi się znaleźć. Jak najbliżej pośladka. Żadne takie tu, bo tylko przeszkadza. To jest cztery czy tam trzy wersje. Podstawowe od krok po kroku. Jak opanowujemy, potem robimy to, co teraz pokazywałem. Zobaczcie sobie na tarczy, jak to wygląda. I tak samo. Zaczynamy od pierwszej. Kopiąc w tarczy, też musimy wziąć poprawkę na dystans. Tu jest kawał drogi między nami, ani ręką, ani żadną nogą. Nie trafię, a z powrotu go sięgnę. Zobaczcie. Pierwsza wersja. Totalne ABC. Skręcam się głowa. Hop, hop, hop. Przenoszę prostą nogę i go kopię. Teraz to samo, tylko noga będzie ugięta. Kolanie lekko. Hop, 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 hop. Drugi był wariant. Trzeci. Nogę dam pod pośladkiem, pod pośladek, przeskoczę całą, krok po kroku i kopię, zobaczcie. Hop, 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 kopnąłem, no i trzecia, czwarta, przepraszam, w pełnej koordynacji,
piętą. Puszcz plecze. Daj sobie. Gdzie kopiemy? Najlepiej wątrobę. Tutaj. Z półobrotu. Może być splot słoneczny. Albo stańmy tutaj wysoko łapy. Zobacz. Poniżej linii łokci. Czyli jak kopnę, tu nisko. Nawet jak się będzie próbował bronić poprzez coś takiego, to i tak jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że go trafi. To jest. Tak powinno to wyglądać. Oczywiście na, powiedzmy, najwyższym poziomie staramy się nie celować już tutaj, tylko celować konkretne miejsce. Czyli jak trafię w wątrobę, pamiętać prawo po żebrze, to jest noga. Jak trafię w splot, to samo. Więc to są te dwa miejsca, które nas interesują. Na samym początku, po prostu dla zabawy, tak? Celujemy tutaj na niski brzuch. Możecie mi wierzyć, jak to dostanie, to jest spoko, tutaj. Pozamiętamy.